wbrew temu, co można czasami też przeczytać czy prześledzić gdzieś w mediach, to ilość dni, w ciągu których dokonujemy zwrotów VAT-owskich, istotnie się zmniejszyła. W związku z tym wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, nie przetrzymujemy, popularnie mówiąc, tych zwrotów. W związku z tym widzę tutaj też poprawę efektywności czy skuteczności aparatu skarbowego.